W minioną sobotę w Miejskiej Bibliotece Publicznej rozpoczął się nowy cykl programów z Wandą nie tylko wśród zwierząt. Tytułowa Wanda to kołobrzeska aktywistka działająca w obszarze przyrody i zwierząt, a do programu zaprasza gości, którzy mogą dzielić się i zarażać swoją pasją. Prelegentami pierwszego spotkania byli Milan Maziarz i ogrodnik miejski Monika Buźko-Kuś. Dlaczego ja pokazuję takie dzieci właśnie jak Milan? Będę chciała pokazywać, żeby właśnie pokazać, że jeżeli się inwestuje w swoje dzieci, to mamy takiego właśnie później takiego fajnego Milana, który ma świetny dystans do siebie, ma rewelacyjne poczucie humoru i też jest, że tak powiem, chłopakiem wielu talentów i wielu zainteresowań. I co? My teraz przejdziemy do naszego drugiego gościa, do pani Moniki, która jest naszym ogrodnikiem miejskim. Chcielibyśmy razem z Moniką odczarować parę mitów na temat Kołobrzegu. Niezwykły pokaz fotografii ptaków Kołobrzegu i okolic zaprezentował młody, bo 12-letni, lecz zarazem dojrzały artysta Milan Maziarz. Fotograf swoją prezentację ubarwił błyskotliwymi opowieściami i ciekawostkami o każdym gatunku. I brodźce piskliwe. Mają taką nazwę, ponieważ piszczą. I dlatego, bo brodzą. Należą właśnie do siewkowych, do ptaków brodzących. Najczęściej można je spotkać na parsencie, nie w samym Kołobrzegu, tylko trochę bardziej na południe, bliżej źródła. Drugim gościem była Monika Buźko-Kuś, ogrodnik miejski, która przedstawiła wizjonerskie, proekologiczne koncepcje, nawiązujące też do klasycznych założeń przedwojennych parków i projektów zieleni miejskiej ogrodnika Heinricha Martensa. Wyjaśniła, jakie są założenia, co będzie i co już zostało nasadzone. To, co się samo posiało, jakieś dzikie bzy i tak dalej, to będzie wycięte i stworzony będzie taki krój drzew alejowych, prunusów. I to wszystko będzie podsadzone kwiatami, które będą kwitły całe lato do późnej jesieni. To będą róże, to będą kocimiętki, to będą pustynniki, to będą piwonie. W spotkaniu czynnie brała udział również publiczność, która dopytywała zaproszonych gości i przedstawiała swoje sugestie. Podczas programu prowadzony jest także kącik adopcyjny, tym razem na widowni gościła kotka szukająca domu. Program z Wandą nie tylko wśród zwierząt ma na celu pokazać, że nawet najmniejsze nasze działania mają ogromny wpływ na otoczenie i na nas samych.